Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Przed chwilą zakończyliśmy prezentowanie gołębi, które tutaj kolega Kazimierz Olszowy, którego mamy na pierwszym planie, lotował tutaj w oddziale 0402 Sandomierz tutaj jako gołębie młode. Teraz natomiast chcemy pokazać tutaj troszeczkę gołębi. Tutaj są te starsze gołębie, które kolega Kazimierz ma. To są, o, jak zobaczmy, jak się te dwa samce biją. Są to jego takie asy. A tam mamy też gołębie młode, które Kazimierz będzie... One są przylotowane wszystkie, Kasiu, tak? Tamte? To są gołębie, które Kazimierz przygotował na sprzedaż, ale przy okazji tych prezentacji gołębi młodych chcemy też pokazać właśnie te rodziców. To są rodzice tych? Tak, to jest ojciec najlepszego gołębia oddziału. Ten gołąbek wywodzi się z... Pokażmy, jaki to jest z 2000 którego roku gołąb? 18? On jest 2018. Jaki ma numer? 1018. Tak. Jest to gołąb, wywodzi się z najlepszego mojego, jest wnukiem najlepszego mojego rozpodowca Grendelansa od pana świętej pamięci Potępy z Tarnowskich Gór. Te gołąbki w krzyżówce na gołębie, matka jego wywodzi się z gołębi od świętej pamięci. No już kolega sobie przypomniał, bo na chwilę przerwaliśmy, od kolegi świętej pamięci Ryszarda Kopacza, tak? Od Kopacza. Tak. I te gołąbki, ten gołąbek bardzo dobrze latał jako roczny. Tam, jak się nie mylę, miał 6 chyba konkursów. Pokażmy go tak, Kaziu, tak boczkiem jeszcze, skrzydełko, ma tak? Bardzo ładne skrzydło, bardzo ładne. Mocny budowę. W budowie, taki widzę, jest tak, duży. Bardzo ładną budowę. No i on jako roczny tam zrobił 500. Teraz pokażę jego... Dzieci. Jego dzieci, które po prostu obleciały mi loty w tym roku. Dobra, tu mamy Szpaka, tak? Tu mamy Szpaka, jego syna. To jest numer? 1811. Ten gołąbek na 3000 gołębi siadał... Pokaż go tak, tak bokiem, o tak. Chociaż... Na 3500 gołębi siadał pierwszy na oddział. Miał chyba, ma na tą chwilę 3 konkursy, jak się nie mylę. To jest brat najlepszego gołębia oddziału i drugiego okręgu. Nie? Podłóżmy go, pokażmy może następnego. Tak. Jak jesteśmy, to pokażmy tego najlepszego lotnika okręgu. Już zaraz pokażę. Od razu będziemy mieli do kompletu. Oddziału, przepraszam. Okręgu drugiego, tak? Tak. W okręgu to jest ten gołąb drugi. My go prezentowaliśmy przy okazji pokazywania tych gołębi z ligi. Natomiast tutaj go pokażemy jeszcze raz. O, niebieski gołąb. To jest 1812, to jest ten też brat tego Szpaka. 402. 402 gołąbek. O, czyli te dwa gołębie są dziećmi tego połowego samca. To był najlepszy lotnik okręgu, oddziału, przepraszam. I drugi lotnik okręgu. Dobrze. Teraz pokażę matkę ich. Matka jest Szpaczką. O. To dlatego ten drugi, ten pierwszy, co pokazywałeś, co był bratem, to jest tak, właśnie też tak. Szpak właśnie. O. Matka jest z gołębi, wywodzi się też z Grendelansów. Kaziu, my robiliśmy zdjęcia gdzie tym gołębiom? Tym? Matce? Tak. A samcowi też? Tak. Także będziemy mogli zobaczyć to właśnie. Można zobaczyć będzie. I ona jest krzyżówką Grendelansów na pałki. Pałki to z 1360 tych gołąbków się wywodzi, nie? Te gąbki bardzo dobrze mi latają, nie? Czyli... Z tej pary mi zostało na 4-4. Tu masz jeszcze jakieś z tej pary? Tak. Pokażę. Ale nie, a ty myślałem tam w koszu. Nie, tu są, bo ja wszystkie łapałem. Tu jest też Szpak. To będzie, czy nie mylę, będzie samczyk. On też będzie do sprzedania, zdjęcia zostaną zrobione, rodowody do nich będą. Także wszystkie pójdą. Bardzo ładne mają budowy,
budowy jednakowe. Mhm. Tam jeszcze jednego przyniosłeś takiego? Jeszcze jednego. To są z tej pary cztery gołębie, które poszły na loty i cztery zostały. Cztery. Mhm. Tu jest, to będzie, z tego co widzę, będzie samiczka. To też jest z tej pary. Wyszła takiej. Ta ma jaki numer? Ta ma jaki numer, bo tam co nie zapytałem. Numer 1769. Mhm. I to jest, to będzie samiczka. Dobrze. Bardzo ładnej budowy, tak samo. One w ogóle wszystkie mają podobną budowę, nie? Mhm. Już było pokazane. Tak, tak. Co teraz bierz? Pokażę swojego dziadka, który jest. Protoplasta lotrowy. W ogóle ten gołąb jest, jaki ma numer? On jest 870. Z jakiego roku? Z szóstego roku. W tym roku... Czy zdjęcie jest zrobione jego? Tak, Tomek zrobił wcześniej? Tak, tam jest wcześniej. Na stronie. Dobrze, to będziemy na mieli go. Na stronie będzie. Ten gołąb w tym roku mam po nim dwa po lotach gołąbki, które też pójdą na aukcję. No i mam... Czy jakieś młode sobie zostawisz w końcu, czy nie? Po nim mam. Nie, ale czy młode tu zostawisz sobie do lotów? Na nie, przykład na stare nie? Nie, to tylko będę. Tylko młodymi. Dobrze. Starych nie zostawiam nic. Czyli te wszystkie praktycznie można wszystkie powiedzieć będą do nabycia. Może tam jedną samiczkę, którą sobie tam do samców dobiorę, także tutaj. A ten z jakiej gołębi był właśnie? Ten jest czysty Grendelans, bezpośrednio po oryginalnych Belgach, Grendelansach, który miał pan święty pamięci pan Potępa w Tarnowskich Górach. Ten gołąbek wydał co najmniej 30 superlotników pana Potępy. Przed jego śmiercią, jak gdzieś dwa lata przed śmiercią, ja tego gołąbka odkupiłem. Co tu jeszcze mamy za gołębie? Tutaj jest jego syn. Gołąb późny, po nim nic nie ukuwałem, przepraszam, nie. To jest 2020 roku. 6105. Co? To jest Grendelans, z tym, że po drugim samcu rozbudowym, którego tutaj nie mam, 665, on tam na zdjęciach jest, ten gołąb, i we wszystkich rodowodach moich są te gołąbki. To jest brat ojca tego powego. Z najlepszej mojej linii, jego ojciec jest u mnie już 7 chyba lat, jak się nie mylę. I u mnie super latały, jako roczne, jako młode. Te gołąbki mają bardzo ładną budowę, bardzo ładne ułożenie. Także są. A dzieci jakieś masz tam teraz jeszcze? Tam z tego gołębia są jakieś tam? Nie? Są? Tak. To pokażmy może od razu je. Z tego wstać z powrotem, z tego nie. Z tego starego? Z tego na przykład, masz coś? Nie. Nie, z tego nie. Z tego nie. Bo to był gołąb... Bo to jest 20 rok, myślałem, że może coś jest. Nie. To też, to jest tego starego syn, o numerze 26408. Jego syn, wychowany jako późniak, z tego powodu, że w zeszłym roku udało mi się tylko wychować, nie pamiętam dokładnie, ale chyba trzy gołąbki, które nadawały się do lotu. Bo on na początku nie zapadnią, dopiero później. I wychowałem później do rozpłodu. I co w rozpłodzie? Nie wiem, czy po tym samcu mam chyba dwoje, które są po lotach. A pokażmy jeszcze z tamtego kosza te młode, które masz, bo tutaj chyba wszystkie już zaprezentowaliśmy, a chodzi o to jeszcze, żebyśmy te młode, bo takie przykładowe pokażemy jeszcze, bo tak jak mówi kolega, większość będzie do sprzedania, tam pojedyncze sztuki sobie zostawi do rozpłodu, a natomiast tutaj lotować młodymi będzie kolega tylko. Tutaj jest po lotach, po tym starym moim 870, tym od kolegi to chyba Potępy. Będzie samiczka, tak wygląda. Niebieska pstra, widzimy. Lekko. Tak jakby szali lekko, bo on ma takie po sobie i on wydał. Ta ma jaki numer? Ta ma jaki numer? I ta samiczka ma numer 5304. Tak wygląda. Bardzo ładną budowę mam. I zaraz pokażę jej brata.
po tej samej parze, po tym samym samcu. I on ma numer 5303. To jest samczyk będzie. I to jest takie ma skrzydło. I ładną, ładną budowę, ładne ubierzenie. Także te gołąbki po prostu, no, jeden z najlepszych moich wyników. Ich zostawiam w ogóle do rozpłodu w tym roku. Ale tego też, czy ten na sprzedaż? Tak, tak, on zostaje. Ten nie. Ten na sprzedaż. Nie do sprzedania, tylko mam braci. To, rozumiem. To nie, nie tego. Mhm. Będą jeszcze późniejsze do sprzedania, które były. Ten był sparowany na swoją córkę. Ale są za młode, żeby pokazać je jeszcze, nie? Tak, młode, no młode te do sprzedania, co są tu, to te późne, to są tamte. No, 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 no. One będą wystawione, będą zdjęcia. To będziemy mieli, no. No tak. Dobrze. Czyli tak. Tu mamy, co tam jeszcze mamy, Kazimierz? Tutaj jeszcze chciałem zaprezentować po lotach mam takich moich nowości, które po prostu sobie sprowadziłem w zeszłym roku, znaczy w tym roku na wiosnę. Mhm. Były późne gołębie i mało ich uchowałem. No taki srebrny jest, taki siwiutki. To nie? Jest po oryginalnej kujperce z Jansenów. My mamy te dwa rodowody, dwa gołębie tak. Zrobione, są bracia chyba, nie? Jest trzy rodowody, jest samica. Ale ja mówię, teraz co robiliśmy zdjęcia, dwa były, z 2000 kujpersy, tak? Te na samica, matka jej jest z 11 roku, a ojciec to jest oryginalny gołąb od Schumachera, znaczy nie Schumachera, od Baumana ze Szwajcarii, nie? I to są, z tego co wnioskowałem, raczej gołębie na dalekie loty. Są bardzo ładnie upierzone. Upierzenie mają kapitalne. I takie srebrne takie, można tak, powiedzieć, nie? Takie bardzo ładnie siwki. Wyglądają. Maniek, przynieś mi tam półek, ale jeszcze pokażę jedrata. Mhm. Bardzo ładnie wyglądają, są piękne gołąbki. Też będzie do sprzedania czasowniczka, ona jest po lotach. Tu za plecami mamy kolegę Kulpińskiego, nie chce się pokazać, ale on tutaj cały czas nam patrzy, podpowiada, co jest w rodowodach, przynosi tak jest, jak słyszymy, gołębie. Tutaj jest gołąbek, który ten ma jaki numer? 1827. Z dwóch lotów miał czołowe konkursy na oddział. Pierwszy na oddział był na 3500 gołębi. Drugi był na 3500 gołębi. W sumie ma, jeśli nie mylę, ma 5 konkursów. No i też bardzo dobrze latał, czołowo siadał. Mhm. A przy o tym? Ten. Tak, tu mamy płowego takiego gołębia. Tutaj jest, Kaziu go weźmie zaraz. Tutaj jest właśnie po tej Jansence z kujpery na Baumana. Ze Szwajcarii, co zrobiłem krzyżówkę. Piękne płowy. Bardzo ładne mają skrzydło. Bardzo ładne skrzydło. Ładną budowę i w ogóle kapitalne upierzenie tego gołębie mają. Także też pójdzie na aukcję do sprzedania. Jeżeli tylko się spierzą, zostaną wystawione te gołąbki. Z tego powodu, że ja na stare nie lotuję, nie mam takiej możliwości. I będą wszystkie sprzedane, nie? Zostanie tylko 40 w rozpłodzie. Kto będzie chciał tam modę zamówić czy coś, nie wiem, bo... No w tym roku Kazimierz. Też jeszcze mamy kilka gołębi od... Mamy kilka gołębi od kolegi Kazimierza, 13 sztuk, które będziemy lotować tam jeszcze w Lipowej i na Słowacji. Pokaż, tam jest ten dekar. Tu pokażemy jeszcze, tam jeszcze Kaziu nam weźmie jakiegoś gołębia, pokaże. Jak on wygląda? Mam na rogowym dziobie ten. Zaraz zobaczymy, co znaczy na rogowym dziobie. Dobra, teraz jakiego tu pokazujemy? Już zaraz powiem. Z 20 roku go on widzę. To jest... A jaki numer ma? Samica ma 6166. Ta samiczka jest matką właśnie tego niebieskiego, co wyzwałem, 18-27. Mhm. Numer 14 na końcu? 14, tak? Tak, tak, tak. No. Także to jest samiczka.
To jest krzyżówka Grendelansy na pałki z 1360 i generała w Rydwodzie. Ona jest prawnuczką generała, bo matka była wnuczką. No i tutaj ojciec, przepraszam. Mariusz nam pokazuje tutaj kolejnego ptaszka. To teraz Janseny pokażemy jakieś, tak? Teraz pokażemy właśnie... Czy deklaka, jak to tam... Z gołębi Bauera. Aha, Roberta Bauera, to jest właśnie, przypomnę, to jest ten 49, to jest 1854 z 18 roku, to jest matka tego gołębia, który jest którym trzecim lotnikiem oddziału od Piotra Wójcickiego, a tutaj ty też wcześniej tego gołębia Roberta Bauera miałeś, no ty, ja tak? Mam trzy samice, no samiec mi uciekł, ojciec jego. Dzisiaj właśnie? Nie, dzisiaj, wcześniej. Ale ten, ich jest dwóch samczyków, nie? Ten ma jaki numer? Jeszcze raz przypomnijmy. 1814. 1814. Tak. I w Rodowodzie się tam w ogóle... On ma chyba dwa konkursy. Wywodzi się z 0,45 tych Jansena. Mhm. Że też będzie do sprzedania. Dobrze. Czyli tych gołębi tutaj na sprzedaż mamy? Coś jeszcze będziemy pokazywać? Nie, no. Dobrze. Powiemy tylko tak, jakie zasady, bo te gołębie mamy tutaj z ligi i też z uwagi na to, że kolega właśnie nie lotuje na gołębie dorosłe, będzie miał wystawione na sprzedaż, ale to w późniejszym czasie, bo tym jeszcze zdjęć nie robiliśmy. Będą wystawione. Będą zdjęcia rodziców. I będziemy to mieli wystawione. Będą wystawione tak samo na sprzedaż. Na sprzedaż tego. Także Kaziu, gratulujemy, bo kolega tutaj, mając te gołębie z ligi, między innymi swoje, tutaj w oddziale można powiedzieć odniósł sukces, bo jest i ten pierwszy lotnik oddziału, i trzeci lotnik oddziału, lotnik drugi okręgu. No nie wiemy, który jest lotnikiem okręgu ten Piotra Wójcickiego, ale myślę, że to się później sprawdzi. Zobaczymy. Także bardzo dziękujemy. W przyszłym roku na pewno też skorzystam tutaj z uprzejmości kolegi Kazimierza. Roberta, ten Piotr Wójcickiego był na ostatnim najcięższym locie, był pierwszy. Pierwszy właśnie, tak. Ciężkie trzy setki. Tak. Przypomnę, to wiemy, bo tam już o tym mówiliśmy też. Także gratulujemy tutaj. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.